Heavy, nowy autostart test, to jest Mercedes klasy C. Zapraszam do oglądania. Zacznę może od bagażnika. Tak wyglądają kluczyki. Bagażnik otwieramy oczywiście od wewnątrz, bądź też z kluczyka, ale nie zamykamy go kluczykiem, otwieramy go tylko. Swoją drogą ta klapa jest bardzo lekka, bardzo przyjemnie to się zamyka. Teraz tak, ilość litrów widzicie już na swoich ekranach, ja Wam pokażę, co znajdziemy w środku. Mamy płaską podłogę do pewnego momentu, bo następnie ona biegnie pod górę, czy też wyżej. Mamy dwie kieszenie, jedna większa, druga mniejsza. Pod spodem podwójna podłoga, która nie jest zbyt solidna moim zdaniem. Pod spodem mamy te bezpieczniki, skrzyneczka, kompresor, zestaw naprawczy i troszeczkę wolnej przestrzeni. To tyle, jedno światełko. Haczyk, następny haczyk. Teoretycznie możemy złożyć oparcia tylnych siedzeń, ale one się tylko odblokowują. To ja musiałbym je pchnąć albo przejść od środka. Tak to działa w tym samochodzie. Jeśli chodzi o wymiary, bagażnik jest długi na 100 cm. Szeroki, nazwijmy to w najszerszym punkcie, mamy 120 9, prawie 130 cm. I wysoki, tutaj do, powiedzmy, do tego miejsca, to jest 40 cm. No to taki, bym powiedział, jest ustawny, jest ok, ale tak do końca to szału nie ma. Dobra, lecę do środka. Dobra, słuchajcie, jestem w środku Mercedesa C-klasy. Zacznę może od drzwi, tak jak tradycyjnie. Czyli ta górna część jest miękka, wykonana. Tutaj macie panel ala drewniany. Podejrzewam, że to nie jest drewno, tylko jakieś tworzywo. Tutaj ładnie również miękko obszyte. Na dole podłokietnik, ładnie wyprofilowany, który też jest miękki. Ale przejdę za chwilę do czegoś, co mi się nie podoba w tym podłokietniku. Bo jak wiecie, ci, którzy mnie oglądają, no to wiedzą, że trzeba się do czegoś dowalić, czy też doczepić. Ładnie wykonany uchwyt do otwierania drzwi. To mi się tutaj podoba. Bardzo ładnie to jest wszystko zaprojektowane. Naprawdę zasługuje na uwagę. Całkiem spora kieszeń w drzwiach z miękką matą na dole gumową oraz miejsce na napój czy też butelkę. I teraz tak. Wchodzę do środka, czy też wchodzę, już jestem w środku. Tutaj zegary wirtualne, do których zaraz przejdę. Fotel kierowcy można naprawdę bardzo nisko ustawić, obniżyć, zwał jak zwał. Kamera znajduje się teraz na wysokości moich oczu i to jest mój punkt widzenia. Powiedziałbym, że ten punkt widzenia jest naprawdę rewelacyjny. Boczne lusterka są naprawdę słusznego rozmiaru. Słupki są bardzo szerokie. Właściwie słupki są wąskie, ale ta część tutaj z głośnikiem należy do drzwi. Dlatego to poszerza nam tutaj słupek oraz ogranicza widoczność. Przynajmniej teoretycznie. Na górze jest wąsko, też daleko odsunięte od mojej twarzy. To jest ok. Lusterko, do którego zawsze mam zastrzeżenia w tym samochodzie, tak naprawdę nie interesuje mnie. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze jest dobra widoczność, a po drugie to lusterko jest naprawdę mega, mega wysoko. Ja zawsze staram się obniżać najniżej fotel. W tym samochodzie troszeczkę mi to przeszkadza. Słuchajcie, sprawa wygląda w ten sposób z tym siedzeniem. Siedzimy tutaj bardzo nisko. Ja nie jestem fanem siedzenia nisko. Są ludzie, którzy lubią taką pozycję, ponieważ to taka pozycja jakby sportowa. Ja tego nie lubię. Wolałbym siedzieć wyżej, ale siadając wyżej tak rzeczywiście idealnie, to jest problem, ponieważ po pierwsze nie mam miejsca tutaj na nogi przy kierownicy, to mi tutaj ogranicza, jeżeli siedziałbym wyżej, pomimo tego, że właśnie ta regulacja kierownicy, zobaczcie, na dół to wygląda w ten sposób, zobaczcie, ja bym potrzebował tą kierownicę mieć o najwyżej, czyli w tym punkcie, i teraz jeżeli ja bym podniósł to moje siedzenie, to niestety jest problem taki, że zaczynam haczyć o tą kierownicę, też ta kierownica jest wysunięta teraz praktycznie na maksa, dlatego mam tutaj miejsce. Jeżeli ta kierownica byłaby wsadzona tak, jak ja bym chciał, no to już nawet przy tej, o zobaczcie, przy tej pozycji już zaczyna się takie, no, delikatnie haczenie o tę kierownicę. Prawidłowa pozycja za kierownicą, tak naprawdę bardzo wysoko trzymam dłonie na tej kierownicy, jeżeli siedzę najniżej. Takie ustawienie, nie potrafię tak jakby ustawić bardziej rozsądnie, czy też pode mnie. Jak już jestem tutaj akurat w tym miejscu i mówimy o ilości miejsca, to zobaczcie, nad głową mam tak ponad 5 palców, 7, nawet bym powiedział, że 8 palców, czyli to jest ok, 8 palców, naprawdę mnóstwo. Zobaczcie, ja tutaj mam miejsce na moje kolana. Tunel środkowy jest tutaj jakby przesunięty w moją stronę. Ten tunel jest naprawdę twardy, ale z tego, że w takiej pozycji moja noga, która znajduje się, czy stopa na podłokie, Jezus, ja mówię nad podnóżku w ten sposób, no to nie dotyka, prawie nie dotyka tego plastiku, nie dotykam kością, tylko miękką częścią łydki. To jest ok. Z drugiej strony jest też całkiem dobrze, jest dużo miejsca na stopy, szczególnie z przodu. Z tyłu jest z tym problem, ale do tego wrócę. No i teraz problem, o którym wspominałem wcześniej, czyli podłokietnik. Zobaczcie, jadąc w ten sposób, naciskając delikatnie sobie na gaz, cały czas moja noga, a właściwie tutaj kość przy kolanie, dotyka
tego twardego przeszycia. To jest naprawdę twarde i mega niewygodne. Nawet w dżinsach to jest naprawdę niewygodne i to jest największy minus pozycji czy też siedzenia w tym samochodzie, przynajmniej dla mnie. Jeżeli macie niższy wzrost, czy też fotel byłby troszkę wyżej, no zwał jak zwał, robił co robił, to na pewno byłoby inaczej, ale w mojej tak zwanej prawidłowej pozycji jest problem i to mi się tutaj nie podoba. Co do samej kierownicy, kierownica tutaj jest miękka, bym powiedział, ładnie wykonana, dobrze leżąca w dłoniach, naprawdę tutaj jest klasa w klasie, bym powiedział. Ten plastik tutaj naokoło, no to jest takie, ja już tu gdzieś spotkałem coś podobnego, razi w oczy. Ten plastik widać, że to jest taki tandetny, tani plastik. No ale no ja się tak czepiam, żeby się czepiać. Tak czy inaczej, cała kierownica jest oczywiście multifunkcjonalna. Pod szybie jest miękko wykonane, czarne, to jest wszystko czarne w samochodzie i się bardzo, bardzo szybko nagrzewa. Ekran może nie jest zbyt wielki, ale nie ma najmniejszego problemu. Pod spodem 3 wloty powietrza. Manualne przyciski, pod spodem dalsza część tych przycisków, które są zaprojektowane już inaczej. Zegar, mamy tutaj schowek ładnie zamykany, dwa miejsca na napój, ładowarka indukcyjna, port USB czy też do podłączania sprzętu, tunel środkowy wyposażony w touchpad oraz pokrętło. Jest to, nazwijmy to ok, ale to wymaga przyzwyczajenia. Jeżeli się do tego przyzwyczajicie, wszystko biega tak jak trzeba. Jak nie, no to jest wtedy problem. Podłokietnik całkiem miękki, dzielony na dwie części. Pod spodem schowek z miękkim materiałem. Dwa gniazda USB, nie wiem czy to widać. Oraz gniazdo na kartę. Bardzo wygodne, ale małe fotele. Przynajmniej ja teraz siedząc tylko i wyłącznie w koszulce, to tak naprawdę czuję to trzymanie boczne i mam obawę, że jakbym tutaj usiadł w jakimś swetrze, dodatkowo jeszcze w kurtce zimowej, no to czułbym taki dyskomfort, czułbym, że jest za mało miejsca. Swoją drogą te fotele posiadają naprawdę bardzo aktywne trzymanie boczne. Możecie sobie również wyregulować manualnie. Tutaj długość siedziska. No to jest fajne. Tak czy inaczej, wracając jeszcze do szczegółów, Mercedes C-klasa. Na chwilę obecną prawie 50 tysięcy km ma przejechanych. Jest to diesel dwulitrowy, automatic, pierwszy jeden tylko właściciel i podobno 64,2 mpg. Nie wiem, ile w tym jest prawdy, no ale jeżeli ktoś jeździ takim samochodem, bądź też miał kontakt z takim samochodem, z tym silnikiem, to niech da znać w komentarzu. Bardzo bym prosił. W temacie kamery cofania, bo tak zobaczcie, jak spojrzycie do tyłu, to tak naprawdę za wiele nie zobaczycie. Po drugie, słupki C są bardzo szerokie, więc pokażę wam, jak to wygląda tutaj, jeśli chodzi o cofanie. Oczywiście manetka do zmiany biegów znajduje się przy kierownicy, jak w Mercedesie. No i teraz tak, wrzucamy na wsteczny. Tak to wygląda. Kamera, można powiedzieć, że Full HD, bardzo dobrej rozdzielczości. Tej linie pracują wraz z kierownicą, czyli to jest ok. Dobra, słuchajcie, wszedłem do tyłu od tej strony. Dlatego, że myślałem, że będę miał więcej miejsca, no ale nie mam za dużo miejsca. Tak czy inaczej, sprawa wygląda w ten sposób. Zobaczcie, 1,93 m i tak naprawdę siadając sam za sobą, nie mam tutaj w ogóle miejsca. Jest to całkowite przeciwieństwo w stosunku do E-klasy, w której miałem miejsce. Tutaj tego miejsca nie ma i naprawdę podróżując tak w cztery dorosłe, wysokie osoby, no to byłaby mordęga. Druga sprawa, nie ma miejsca na stopy. Zobaczcie, ja tutaj ledwo siedzę tak naprawdę. Nie potrafię nawet wyprostować dobrze moich stóp, dlatego że ten fotel jest teraz obniżony najniżej i nie mam w ogóle miejsca na stopy. Tunel środkowy jest, jak widzicie, bardzo wysoki. Czyli brak jakby miejsca na trzecią osobę. Mam tutaj dwa otwory wentylacyjne. Nad głową tak na maksymalnie na jeden palec miejsca. To jest nad głową. Co tutaj mam dalej? Kieszenie. Sama kanapa to tak maksymalnie na dwie osoby do 1,80 m byłoby ok. Jeżeli pasażer tutaj byłby wysoki jak ja oraz kierowca, jeżeli tutaj z przodu ludzie mieliby maks 1,75 m, no to tutaj te 1,80 m mogą siedzieć. Nic poza tym. Co jeszcze? Kanapa całkiem wygodna, dobrze wyprofilowane są te siedzenia, no ale no niestety brak miejsca. Jest, zobaczcie, mamy podłokietnik i teraz ja bym musiał tak siedzieć w ten sposób. Są otwierane, z miękko wykonany tutaj schowek. Mamy tutaj cup holdersy z tej strony, cyk, jeden, drugi, no ale zobaczcie, o, mnie już nie da rady tego nawet poprawnie otworzyć, musiałbym tak siedzieć, o, w ten sposób, no jak to wygląda, no to jest dramat moim zdaniem, ogromna ciasnota to na minus tego pięknego samochodu. Dobra, słuchajcie, to tyle, jeśli chodzi o Mercedesa C-klasy, który tak naprawdę jest moim zdaniem
jednym z ładniej czy lepiej wyglądających samochodów, sedanów na rynku w dniu dzisiejszym. Fajnie wygląda w środku, niestety zabija ten samochód brak miejsca, szczególnie z tyłu na tej kanapie. Z przodu jest ok, ale wspomniałem wcześniej, musicie obniżyć siedzenie jak najniżej, jeżeli jesteście wysocy, bo siedząc wyżej haczycie głową pod sufitkę, co jest nieprzyjemne, a znowu siedząc całkiem nisko, ja nie lubię siedzieć nisko, to jest coś za coś. Tak czy inaczej, dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, dajcie lajka, dajcie subskrypcję, napiszcie komentarz, to jest niezwykle istotne dla rozwoju każdego kanału. Tutaj zostaniecie też zauważeni przeze mnie lub przez innych, jeżeli się wstydzicie, że nikt was nie zauważy. Ja już się z wami żegnam, dzięki za uwagę, dbajcie o siebie i wasze cztery kółka. Do zobaczenia następnym razem.